Tak. W sobotę przejechaliśmy tylko 50 km, bo słabo się czułem, a też no, jakoś no, nie były produktywne te testy, także zostawiliśmy sobie trochę więcej kilometrów na następny dzień, kiedy to poczułem się lepiej i mieliśmy dość produktywne testy, także sprawdzimy jeszcze teraz ustawienia na testowym odcinku. I ogólnie czuję, że jesteśmy dobrze przygotowani, pomimo tego, że nie przejechałem wiele rok temu, to pamiętam dość dobrze te OS-y z Zapoznania, szczególnie te Pstrągowa i Niechop, przy których nie przejechałem, ale zostawiłem sobie nagrania z zeszłego roku, także wydaje mi się, że trasy znam dość dobrze. Oprócz tego jednego OS-u, którego chyba nikt nie zna i wszystko jest super, auto jest dobrze przygotowane i czujemy się dobrze, także mam nadzieję, że zakończymy rajd na lepszych nastrojach niż rok temu. No właśnie, trochę masz niewyrównane rachunki z tą imprezą. Ta impreza, pierwszy raz jak tutaj byłem, to w ogóle musiałem się wycofać, dlatego że termin zbiegł się z tragicznym wypadkiem moich przyjaciół, Jacka Strońskiego i Królika, Tomka Króliczka, i po prostu musiałem się wycofać, także to było w 2005 roku. Później 2006 rok to był bardzo udany start, 2007 rok bardzo nieudany start, mieliśmy dość poważny wypadek, w wyniku którego Jacek spętany wylądował w szpitalu. Później w 2010 roku udało nam się dojechać chyba na piątym nawet miejscu, więc bardzo dobry start z Jackiem. No i w zeszłym roku znowu wypadek, też dość poważny, także mam nadzieję, że prawem serii ten rok będzie po prostu dobry i udany, i w zasadzie tak jak każdy następny, bo mam nadzieję, że to nie jest nasz ostatni start. Ja się tu zawsze dobrze czuję, bo tutaj mój dziadek stąd pochodzi, w tych okolicach spędzałem w dzieciństwie wakacje, więc nawet mieszkamy w hotelu z 300 metrów od rodzinnego domu mojego dziadka, więc generalnie to na pewno sprzyja i lubimy tutaj być.